W dzisiejszym programie m.in. budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 we Wrześni. Yami Punjabi, czyli nowa indyjska restauracja w naszym mieście. Rzecznik praw konsumenta radzi, jak z rozsądkiem robić zakupy podczas świątecznego szaleństwa. Nasz program rozpoczynamy od informacji o wypadku drogowym w Węgierkach. 2 grudnia w godzinach porannych w miejscowości Węgierki doszło do zdarzenia drogowego. Z wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący samochodem ciężarowym marki DAF niewłaściwie obserwował przedpole jazdy, w wyniku czego uderzył w stojący samochód osobowy marki Hyundai. Łącznie w zdarzeniu drogowym uczestniczyło 6 pojazdów: DAF, Hyundai, Opel Vivaro, 2 Skody Fabio oraz Volkswagen Eltek. Co z ludźmi? Czy ktoś ucierpiał? W związku z zaistniałym zdarzeniem jedna osoba została przewieziona do szpitala powiatowego we Wrześni. Była to pasażerka Hyundai. Smaki i zapachy z Indii zagościły we Wrześni. Wszystko dzięki restauracji Yami Punjabi. Lokal mieści się przy ulicy Sienkiewicza w Galerii Centrum. To pierwsza indyjska restauracja we Wrześni. Właściciel lokalu Inder Gandhi pierwszą restaurację o tej samej nazwie otworzył w Singapurze. Do naszego miasta trafił dzięki bratu, który mieszka we Wrześni. Dzień dobry, witamy w restauracji hinduskiej. Otworzyliśmy w tym tygodniu, 25 listopada. Ta restauracja jest, prawda, jest hinduska, ale robili mi dla was, żeby wszyscy próbowali nasze jedzenia hinduskie. Wielkimi krokami zbliża się koniec budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 we Wrześni. Niewykluczone, że uroczyste przecięcie wstęgi nastąpi w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Według umowy zakończenie miało nastąpić do końca kwietnia i według prac, które postępują, będzie to. Może czasem okazać się, że trochę wcześniej, no bo plany są optymistyczne, ale no życie pokaże, czy będzie tak, jak sobie planują wykonawcy, że chcą zakończyć do końca stycznia te główne roboty. W tym tygodniu na wrzesińskim rynku stanęła świąteczna choinka. Według mnie jest jedna z najładniejszych choinek, jaka dotarła do nas na rynek. Ma około 10 metrów. W sumie miała 12, ale 2 metry weszła w ziemię. Także 10, no ponad 10 metrów. Jest bardzo gęsta, srebrna. Także teraz tylko wszystko będzie uzależnione od dekoracji świątecznej i drzewko na pewno będzie jedno z najładniejszych. Kto wie, czy nie w Polsce. W miniony weekend została przeprowadzona świąteczna zbiórka żywności. Każdy mógł wziąć w niej udział. Wystarczyło włożyć do koszyka wybrany produkt spożywczy. Powstały z nich paczki, którymi w okresie przedświątecznym zostaną obdarowani najubożsi mieszkańcy gminy. Świąteczna zbiórka żywności jest organizowana przez Wielkopolski Bank Żywności. Koordynowana jest ona na terenie gminy Września przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a konkretnie Wrześnińskie Centrum Wolontariatu. Organizują to pracownicy OPS-u wraz z wolontariuszami, których jest bardzo dużo. Wolontariusze ze szkół gimnazjalnych przede wszystkim, ze szkół średnich, ale też przedszkolaki z dwóch naszych wrześnińskich przedszkoli. Od początku roku szkolnego uczniowie z Bieganowa, Zielińca i Gorazdowa mają fatalny dojazd do gimnazjum w Kołaczkowie. W środę sprawą zajęła się Komisja Oświaty Rady Gminy. Wójt Teresa Waszak uważa, że sprawa została pozytywnie załatwiona. W rozmowach doszliśmy do porozumienia i rodzice wyrazili zgodę, że w pierwszym semestrze dzieci z Bieganowa i z Zielińca odjeżdżają tym ostatnim kursem, ale od drugiego semestru będzie odwrotnie, będą odjeżdżały pierwszym kursem. Na to rodzice wyrazili zgodę i myślę, że na ten moment mogę powiedzieć, że temat został rozwiązany. Wrzesiński Zakład Ogólnobudowlany Marbud za kwotę nieco ponad 230 tysięcy złotych wykonuje prace związane z przebudową i budową chodników na osiedlu Sokołowskim. Front robót jest obecnie prowadzony na ulicy Warińskiego. Drogowcy przebudowują tam blisko półkilometrowy fragment chodnika. Stare i zniszczone betonowe płyty zastępowane są kostką brukową. To nie koniec dobrych wiadomości dla pieszych. Nowy chodnik powstaje również wzdłuż ulicy Kosynierów, a konkretnie na odcinku od pubu Letnia do Szkoły Języków Obcych English House. Przypomnijmy, że nie tak dawno zakończyły się prace związane z przebudową chodników wzdłuż ulicy Ogrodowej i Batorego. Pierwsza inwestycja kosztowała 120 tysięcy złotych, druga niewiele mniej, bo 110 tysięcy złotych.
Elżbieta Staszak-Małecka radzi, aby podczas zakupowego szaleństwa zwracać szczególną uwagę na promocje, które będą, a w zasadzie już biją w oczy na każdym rogu. Dla rzeszy konsumentów ma też wiele cennych rad. Tylko od nas zależy, w jaki sposób z nich skorzystamy, a także czy będziemy w tłumie osób, które po świętach szukać będą u niej pomocy. Jeżeli chodzi o właśnie to szaleństwo, które z każdym dniem się rozkręca, przede wszystkim mamy zachować zdrowy rozsądek. I to przede wszystkim podkreślam, a jeżeli już, to nie dajmy się zwariować. I po pierwsze, jak kupujemy, robimy zakupy, to róbmy je z rozwagą. I mając przede wszystkim na uwadze swój portfel, żeby te zakupy nie były robione tylko po to, że trzeba kasę wydać. Pewnie, ja wiem, że to będzie trudno, ale pierwsze zachować zimną krew, powiedziałabym, przy tych zakupach. Dalsze już, jeżeli chodzi o szczegóły, zwracajmy uwagę na cenę. Wszędzie jesteśmy bombardowani promocjami. Krótko powiem, cena między półką a kasą nie może zmienić wartości, jeżeli nie podejmujemy problemu targowania się. Zwróćmy na to uwagę, chociaż na co który towar. Dalej miejmy świadomość, że nie ma zwrotu pełnowartościowych towarów. Trzecie, bierzmy kwit. Bierzmy paragony, rachunki, cokolwiek. Nawet jak Mikołaj będzie te prezenty wręczał, a wiemy, kto tym Mikołajem będzie, to poprośmy Mikołaja, żeby te papierki chociaż, proszę Państwa, przytrzymać do po Wigilii, po świąt, po Nowym Roku, gdy już, że tak powiem, wszystko w naszym organizmie wróci do normy, żebyśmy mogli ewentualnie podjąć ze sprzedawcą negocjacje, rozmowy, co by z tym nietrafionym prezentem zrobić. Smog, wiemy, co to jest smog. Co to jest? Ojej, no to są spaliny unoszące się nad... A czy uważa Pani, że września ma zanieczyszczone powietrze? Nie, jak w jakimś wielkim stopniu myślę, że nie. Smog? Smog jest jakąś wydzieliną z komina, czymś trującym bardzo, tak zakładam. Bo to pewnie nie chodzi o tego Wawelskiego. No nie. No więc właśnie. A czym najczęściej zatruwane jest powietrze? Pewnie smogiem, skoro się tak pani pyta. Smog to jest... Tak, wiem, to jest zbyt duże zadymienie okolicy, czyli no, brak tlenu w okolicy. Czyli. A czy uważa pan Wrześnie za czyste miasto? Czy... W miarę czyste. Dzisiaj będziemy gotować baklażany, sposób turecki, ale to wszystko produkcja jest w Polsce jest dostępna. Potrzebujemy 250 g wołowiny mielonej, 2 pomidory, cebula, czosnek, pietruszka, 2 baklażany, pasta pomidorowa, olej, cynamon, pieprz, sól, oregano. Najpierw baklażany okroimy. W sklepie wybraliśmy świeże baklażany. Utniemy głowę. Kroimy na paski, by olej dotarło do baklażana. Baklażan mamy na paskę krojony i teraz jeszcze na pół kroimy. Baklażany osolimy i trochę czekamy.
około 10 minut, teraz mamy czekać solem. Około 10 minut mamy czekać i puszczyć. Tutaj widać, że już jest puszczony sok. I baklażan jest świeży. Drugim widać, już duże pieska nie ma. Największy pieska jest baklażan jest stary. Trochę oleju do patelni. Już mamy gotowe. Teraz będziemy smażyć farsz. Nic nie damy, taki sam olejem, taki sam patelnim. 250 gram wołowina. I zaraz będzie potrzebna cebula. Jedna cebula na kostkę kroimy. Mięso, cebula i czosnek. Potem będzie pomidor potrzebny, jedna. Pomidor środki do nas, a zewnątrz do żony. Środek do nas, do obiadu. Dwa plusy, jeden raz. Już mięso mamy posmażone. Teraz dodamy cebula. Ciśniemy jeden ząb czosnek. Teraz czekamy, by cebula smażył. I kroimy pomidor na kostka. Tak, nie jest sztywny, trochę miękki. Widelcem tak tuszymy. I w środku były bardzo miękkie. Tak, soczysty. Cebula już jest miękkie. Smażone. Taki różowy kolor ma. I jeszcze troszkę razem. Takie dwa małe łyżka. Już jest pasta pomidorowa smażona. Teraz najpierw pomidory. Kroi nam kostka. Bardzo mało oregano. Tyle starczy. Już pachnie. I bardzo mało cynamonu. Naprawdę bardzo mało. No, ostry smak. Tyle starczy. Cztery baklażany. I sól. Pieprz. Na samym końcu troszkę pietruszka będzie potrzebna. Kilka do dekoracji. Ostatni damy pietruszkę i gasamy już. Nie będziemy smażać. Ostatni będzie pietruszka. Kilka minut czeka pietruszka, by rozpuścił zapach.
Tak wygląda bakłażan nazywany. Smacznego. Nowa i w dodatku królewska. Wieś, w której się znajdujemy, położona jest przy trasie Września-Kalisz, a ławka, na której siedzę, nową wieś królewską nazywa sakralną perłą Wielkopolski. Nowa wieś królewska została założona w dobrach królewskich, tak zwanej Królewszczyźnie, stąd jej nazwa, najprawdopodobniej w XIII wieku. Pierwsze wzmianki pisane pochodzą sprzed 1288 roku i dokumentują osadzenie tu książąt wielkopolskich Prusów. Najważniejszym zabytkiem wsi jest drewniany kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła. Kościół niezwykły i pod wieloma względami wyjątkowy. To jedna z najstarszych drewnianych świątyń w Wielkopolsce. Pierwsza źródłowa wzmianka o kościele pochodzi z 1431 roku, choć prawdopodobnie powstał on wcześniej. Niezwykła jest już sama bryła kościoła. Zastosowano tu bowiem rozwiązania konstrukcyjne charakterystyczne dla XVI-wiecznego budownictwa sakralnego południowej Małopolski. Pozostałe drewniane budowle Wielkopolski charakteryzują się stylem swoistym, miejscowym i na tym tle świątynia z Nowej Wsi jest wyjątkowa. Zapewne wynika to z faktu, że budować ją musieli cieśle związani z dworem krakowskim, co może świadczyć o szczególnej uwadze, jaką monarchowie darzyli tę część swoich włości. Historia Nowej Wsi Królewskiej oraz kościoła pod wezwaniem świętego Andrzeja, który się w niej znajduje, jest naprawdę bardzo bogata. Takich miejsc w naszym powiecie jest bardzo dużo, no i wszystkie zobaczycie je w programie Co tam. Do zobaczenia.